Zatem, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam w Grodziądzu pana marszałka województwa, pana Piotra Całbeckiego. Witam pana posła na Sejm Tomasza Szymańskiego. Witam pana senatora Ryszarda Bobera. Witam radnych sejmiku, pana Roberta Malinowskiego i Michała Czepka. Szanowni państwo, spotykamy się w wyjątkowym miejscu, ale w miejscu też bardzo symbolicznym. W miejscu, które zostało zrewitalizowane za środki marszałkowskie. Przypomnę, że ten spichlerz, niedawno będący ruiną, dzięki zainwestowaniu właśnie środków marszałkowskich w wysokości prawie 10 milionów złotych, dzisiaj jest, można powiedzieć, grodziącką perełką i tętni życiem. Ale to nie wszystkie oczywiście inwestycje marszałkowskie w ostatnim czasie, ponieważ w nasze spichlerze zainwestowaliśmy ponad 30 milionów złotych. Przypomnę, nie tak dawno obchodziliśmy rok istnienia naszego Muzeum Handlu Wiślanego Flis, gdzie również dzięki środkom europejskim te dwa spichlerze zmieniły zupełnie swój wizerunek, nie do poznania. Także zainwestowaliśmy tam ponad 10 milionów złotych. Pragnę przypomnieć, że w ostatnim okresie inwestycje w Grodziądzu marszałkowskie to ponad kilkaset milionów złotych, a w czasie bytności Polski w Unii Europejskiej Grodziądz i spółki komunalne zainwestowały czy zrealizowały projekty za 1 100 000 000 złotych. Niezależnie od tego wielu przedsiębiorców grodziąckich także rozwinęło się dzięki środkom europejskim. O tym była dzisiaj mowa w Toruniu, gdzie spotkaliśmy się jako samorządowcy z panem marszałkiem na takiej konwencji, która się cyklicznie odbywa. Było to swego rodzaju podsumowanie tego kończącego się już okresu, ale także powiedzenie o tym, co nas czeka w przyszłości, w kolejnych latach. A tutaj mamy bardzo ambitne plany. Pewnie państwo doskonale wiecie, ale w kolejnych latach dzięki zabiegom pana marszałka w naszym województwie będą realizowane inwestycje za prawie 9 miliardów złotych. Duża kwota z tych 9 miliardów trafi także do Grodziądza. I dzisiaj w ramach dostaliśmy takie czeki podpisane przez pana marszałka w ramach tak zwanych ZIT-ów. Do ZIT-u grodziąckiego trafi prawie 100 milionów złotych, z czego około 90%, czyli można powiedzieć 90 milionów, trafi do Grodziądza. ZIT grodziącki, my jesteśmy liderem tego stowarzyszenia, ale tworzy także gmina wiejska Grodziądz, Roguźno, starostwo powiatowe i gmina Dragacz. Ale tu już są konkretne projekty przygotowane, są już zadeklarowane środki. Tak jak powiedziałem, do Grodziądza z tego trafi około 90 milionów złotych. Ale to nie są wszystkie projekty oczywiście, które będą realizowane w tej już trwającej, można powiedzieć, perspektywie. O dwóch ciekawych projektach, myślę, że tutaj bliżej opowie marszałek. Jest to projekt naszego młyna. Projekt, który zostanie zainwestowanych około 10 milionów euro, a także drugi projekt polegający na przejęciu jednego ze spichlerzy, który wymaga rewitalizacji. Z tym spichlerzem związane są plany pana marszałka, polegające na tym, że miałby on stać się siedzibą instytucji marszałkowskiej, delegatury, funduszu poręczeń kredytowych, a także innych instytucji, które funkcjonują wokół Urzędu Marszałkowskiego. O szczegółach będzie oczywiście mówił pan marszałek. Ale jesteśmy tu, aby uwiarygodnić te najbliższe w naszych planie inwestycje, projekty, które chcemy realizować w Grodziądzu. Wiemy, ponieważ po pierwsze przejęliśmy kilka lat temu budynek po dawnym młynie w Grodziądzu, który, jak państwo pamiętają, planowaliśmy przekształcić, rozbudować i przekształcić w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Nazwa może nie jest jakaś porywająca, ale będzie to miejsce, w którym
w sposób no, innowacyjny, inny niż to jest w szkołach. Będziemy mogli kształcić dzieci, młodzież, a i dorosłych również, przedstawiając naukę w bardzo przystępny sposób, atrakcyjny sposób, tak aby ta nauka nie była abstrakcyjną, ale bardziej przyjazną, zrozumiałą. I tu w Grudziądzu poświęciliśmy temat, tematycznie się będziemy organizować to centrum wokół tematu związanego z energią, szczególnie odnawialną, ale nie tylko. Będziemy mówić o tym, czym jest elektryczność, jak oszczędzać prąd, jakie są źródła energii, no i w którym kierunku zmierza świat, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Będzie to więc bardzo ważny, edukacyjny, wychowawczy projekt, który pozwoli nam kształtować odpowiednie nawyki, zachowanie młodego pokolenia, tak abyśmy rzeczywiście potrafili, rozumieli i potrafili chronić planetę. Zmiany klimatyczne, które obserwujemy, no, nie są naprawdę jakimś żartem czy wymysłem. One mają miejsce, musimy się z nimi mierzyć. Czy im będziemy zapobiegać, to jest odrębne pytanie, ale musimy nauczyć się żyć w zmieniającym się otoczeniu środowiskowym, przyrodniczym. I dlatego tutaj to przedsięwzięcie jest niezwykle ważne. Przypomnę, że dwa centra nauki już funkcjonują. Jedno w Toruniu, drugie w Bydgoszczy. Te centra powstały również z naszym zaangażowaniem, ale ich organem prowadzącym są miasta, jedno w Toruń, a drugie w Bydgoszcz. Za to w tym przypadku Grudziądza my będziemy właścicielami, już jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą niedługo przekształcimy i zaprosimy Państwa na jego otwarcie, bo to nastąpi już za 3 lata. Mówię już, ale czas naprawdę szybko płynie. Dziś zaczynamy proces inwestycyjny. Po pierwsze, utworzyliśmy instytucję kultury, która będzie prowadzić tą instytucję. Jest z nami obecna pani Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, znana Państwu bardzo dobrze. Pani dyrektor jest odpowiedzialna odtąd za realizację tego projektu, już wdrożenie go w życie. Zresztą przygotowywała wszystko, pracując w departamencie, w Wydziale Edukacji u nas w Urzędzie Marszałkowskim, no ale już została od 1 sierpnia powołana dyrektorem niezależnej instytucji, którą już zarządza. No i teraz, żeby nie było jej nudno, żeby miała co robić, przekazuje akt użyczenia nieruchomości, która jest własnością samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, dla pani dyrektor, dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji, i w ten sposób staje się to centrum, zostaje wyposażone w nieruchomość. Czynię to publicznie, pani dyrektor, powierzam w pani ręce teraz ten obiekt, to pani jest za niego odpowiedzialna i pani będzie również realizować inwestycje. Żeby te inwestycje zrealizować, powołaliśmy inną spółkę, nie tylko do tej inwestycji, bo tych inwestycji naprawdę realizujemy bardzo wiele w regionie własnych, których prezesem tu obecny jest pan Jarosław Wierski. I ta spółka inwestycyjna zajmie się realizacją inwestycji. Mamy gotową dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę chyba już też. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, abym mógł powierzyć realizację tej inwestycji panu prezesowi, co za chwilę nastąpi, kiedy podpiszę stosowny dokument, takie zarządzenie marszałka, no, że pan prezes z panią dyrektor są zobowiązani do wzajemnie dobrej współpracy po to, żeby zrealizować ten cel. Pieniądze na ten cel mamy, są one zapisane w budżecie województwa,
prawda? Pan nie radzi, prawda? Jako wkład własny, bo inwestycja spodziewamy się, że nie będziemy mówić absolutnie, bo jest od tego przetarg. No i właśnie dzisiaj ogłaszamy ten przetarg. Pan marszałek Piecałbecki uprawnia nas jako instytucję, nową instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu do rozpoczęcia procesu infrastrukturalnego. Zamierzamy z spółką, czyli z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi do 15 grudnia ogłosić postępowanie przetargowe na cały proces inwestycyjny odnośnie Młyna Energii w Grudziądzu. My jako jednostka przygotowujemy się w chwili obecnej poza organizacją i kwestiami formalnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu unijnego działania 6-12 Wsparcie Instytucji Kultury. Zamierzamy ten wniosek złożyć do końca października tego roku, więc myślimy, że wszystko się poukłada w ten sposób, że jeśli otrzymamy dofinansowanie, a spółka przeprowadzi postępowanie i wyłoni nam wykonawcę tych robót budowlanych, renowacyjnych, to będziemy na początku wiosny 2024 mogli rozpocząć już prace budowlane. Tak jak pan marszałek powiedział, instytucja, pierwszy oddział tej nowo powołanej instytucji to jest oddział w Grudziądzu. Ze względu na to, że prace przy młynie trwały już kilka lat, jesteśmy mocno zaawansowani w tym, żeby rozpocząć w pierwszej kolejności organizację oddziału w Grudziądzu, ale chciałam państwu powiedzieć, że to nie tylko Grudziądz, że jednostka nowo powołana ma 4 oddziały. Takie oddziały oprócz Grudziądza powstaną w Włocławku, Inowrocławiu, Toruniu i Grudziądzu i będą to jednostki, które będą tworzone na bazie dziedzictwa, obiektów zabytkowych i tego, co możemy zrewitalizować dzięki środkom unijnym z nowej perspektywy. Będziemy tworzyć taką ofertę edukacyjną, kulturalną i też społeczną dla mieszkańców miasta, regionu i też turystów, aby te oddziały, te jednostki były takimi konceptami uniwersalnymi, żeby po prostu się od godzin porannych do wieczora, może 7 dni w tygodniu, takie instytucje funkcjonowały, bo chcemy to zrobić dla wszystkich, którzy będą chcieli nas odwiedzić. Od dzieci, młodzieży, poprzez seniorów. Jeśli chodzi o oddział w Grudziądzu, koncepcja architektoniczna przewiduje zorganizowanie sali koncertowej na 170 osób. Będzie kawiarnia, bo obiekt znajduje się w ścisłym Śródmieściu, więc uważamy, że taki obiekt powinien tą kawiarnię posiadać. Jako Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne otrzymaliśmy tutaj od pani dyrektor projekt razem z pozwoleniem na budowę i aktualnie zajmujemy się weryfikacją tego projektu, tak żeby po rozpoczęciu postępowania przetargowego sprawnie wyłonić wykonawcę i postępowanie przetargowe zostanie na początku grudnia rozpoczęte, tak żeby w ciągu miesiąca, bo takie są przepisy, wyłonić wykonawcę, który przystąpi następnie do wykonania całego projektu, który ma być zakończony w ciągu 3 lat, czyli w grudniu 2026 roku. Chcemy od pana prezydenta przejąć tą nieruchomość. To jest Spichlerz. No, powiem tak, to jest bardzo w tej chwili reprezentacyjna ulica Spichrzowa. No i dlatego chcielibyśmy, jako że mamy wysokie aspiracje jako Urząd Marszałkowski, na tej właśnie alei przepięknej, zmieniającej się na naszych oczach, otworzyć swoją własną delegaturę Urzędu Marszałkowskiego i jednostek, które nam podlegają. Szczególnie jeśli chodzi o wdrażanie funduszy unijnych, wsparcie dla przedsiębiorców. Chcemy zlokalizować tutaj wszystkie te funkcje, tak w pigułce, aby mieszkańcy Grudziądza i okolic nie musieli jeździć daleko do Torunia załatwiać swoich spraw. Będzie też to nasza agenda promująca region poprzez Grudziądz. Grudziądz jest przepięknym miastem, zmienia się na jeszcze bardziej piękne i dlatego chcemy tutaj
przywozić naszych gości zagranicznych, organizować konferencje, spotkania. Taka placówka jest nam po prostu tutaj potrzebna. Ta dotychczasowa nie spełnia naszych oczekiwań. Chcemy ją wyeksponować, pokazać, że istnieje województwo kujawsko-pomorskie i tutaj myślę, że również w 2026 ten obiekt wypięknieje, będzie naszą siedzibą. I bardzo za tę współpracę dziękuję panu prezydentowi. To wszystko, o czym mówimy, to jest mały fragment. Tak jak pan prezydent powiedział, ZIT to jest też mały fragment naszej współpracy. Plany nasze są bardzo rozległe, jeśli chodzi o nową perspektywę budżetu unijnego. Już miliard zainwestowany w Grudziądzu. Sądzę, że kolejne setki milionów czekają na realizację wszelakich różnych inwestycji, inicjatyw wspieranych z środków, którymi zarządzamy. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie współpraca z moimi przyjaciółmi z sejmiku. Dziękuję raz jeszcze panu Michałowi Czeskowi, panu Robertowi Malinowskiemu, że tak dzielnie potrafią z jednej strony walczyć o Grudziądz i cały okręg wyborczy, który reprezentują, ale odbywa się to w wielkim szacunku dla innych regionów, subregionów, bo przecież województwo nie jest tylko tu. Mamy bardzo wiele potrzeb, wiele miejsc, o które musimy dbać i sprawiedliwie, w zgodzie potrafimy tym województwem dzięki takiej współpracy zarządzać. Dziękuję panu senatorowi Ryszardowi Boberowi, który do tej pory, zanim został senatorem, pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku. A żeby mogły zaistnieć te projekty dziś, to musimy, rozmawialiśmy o nich już lata temu. Naprawdę, podobnie z panem posłem Tomaszem Szymańskim. Cieszę się, że tutaj jesteście, bo to są dla was podziękowania. Marszałek nic by nie zrobił, proszę mi wierzyć, bez współpracy, czy to z samorządowcami, czy z politykami. I oby ta współpraca mogła być jeszcze bardziej głęboka i szczególnie jeśli chodzi o współpracę z rządem.